Siemaneczko, jestem Pepetem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj kosimy sobie trawy. Będziemy sobie dzisiaj odparzać trawę. Trawy ogólnie całościowo idą na siano, więc tego siana troszeczkę będziemy w tym sezonie początkowym mieli. Ale myślę, że powinno mi starczyć, bo wiadomo, teraz doszło nam też 30 sztuk opasów. Może na razie jest małych siaczków, ale później się wiadomo, kwestia, że będą rosły, więc będą więcej popularne jedzenia, będą więcej jadły, więc no, mimo rzeczy, lepiej za czasu sobie zrobić paszę, niż później płakać i kupywać. Dobra, wsiadamy, 30, uda mi się włączyć, nie uda mi się tak zrobić. Dobra, palimy maszynę, 30, spalanie 30, można powiedzieć. Odpalanie kosiereczki, rzecz jasna. Już wam tłumaczę, czemu nie mam pieniędzy. 1500 na koncie. Proszę państwa. 1500 poszło mi delikatny remont 30. Wiadomo. Uszelkie pod głowicą musiałem założyć. Do tego. To mogę wam pokazać jeszcze na początku. Wymieniłem dwa właśnie talerze od kosiarki. Do tego kupiłem, wiadomo, komplet noży do kosiarki. I tak samo sobie mam tu coś i się pieniążków pozbyłem. Jak można powiedzieć, 1500 z konta. Ale musiałem, bo talerze już były tak wyślizgane. Ja musiałem kupić i bojałem się, żeby, nie wiecie, żeby na ciągu, żeby mi się te uchwyty nie dzieliły. Znaczy, źle. Uchwyty to są w górze. Ale ogólnie, żeby się komfortowo robić. Poszczypane te talerze były, więc postanowiłem zakupić obydwa, no wiadomo, byłem trochę kosztowne rzeczy, ale już za parę lat powinno mi znowu wystarczyć użytkowania tej kosiarki. Do tego dwa komplety nożyków od razu, to też 300 zł, bo też trochę lepsze kupiłem, nożyki, dwa paczki po 150 zł, to tam mi się zdaje, że nie jest jakaś krzywda. Do tego szczeka pod głowicą, jakieś tam pierdółki, nie pierdółki, panu, coś tam do garażu kupiłem i olej zawczasu już kupiłem sobie do case'a. Wiadomo, jeszcze jakiś tam, no, że nawet 20 litrów, nie 20 litrów, chciałem powiedzieć 200, 20 litrów oleju kupiłem. Wiecie, na razie tak nie będę wymieniał, ale dopóki jeszcze jest możliwość, jeszcze przez na wiosnę jest, żeby później nie musiał kupować, mówię, czy na drewkę, czy na coś, by jeszcze było, bo to już nie było, jak z tamtym case'em teraz nowym nabytkiem będzie. Tego jeszcze nikt nie wie. Dopiero dostał delikatnie, jak wyda mi. Na razie na ten moment tylko kubu. Wiadomo, tylko na niego jest. Na razie pod niego jest tylko i wyłącznie pół. No więcej maszyn nie mam, no bo tak pieniędzy, tak jak kunturzy. Ale myślę, że zaraz będzie podejrzewam w niedalekiej przyszłości, nawet pewnie jeszcze w kwietniu. Delikatnie mówiąc, nowy nabytek kolejny. Znaczy damy nowy, wiadomo, to będzie używany, ale tak to się mówi, że jest nowy. Będzie nowy nabytek. Znaczy to się dogadam z gościem i z bankiem, muszę dobrać kredytu. Niedużo, z 15 tysięcy max kredytu na nowy nabytek. Trochę jest tak, ale inwestycja długoterminowa. Więc troszeczkę zawał i teraz będzie z tym wszystkim. Bo to kupiłem dzionik, żeby też się spłacał gdzieś, może na usługach. Po części, bo jednak dzionik 82 konie. Już może sobie tam polać jakąś maszyną zarobkowo, można powiedzieć. W pewnym sensie. Więc no. Będzie ciekawie. Zobaczycie. Na pewno jeszcze nie w najbliższym momencie, w najbliższych 2-3 odcinkach podejrzewam,
bo naszym wiadomo, że kości metalowe musimy ją zebrać. Musimy jeszcze zabrać łubin. Przygotowany już lubin jest. Będziemy sobie siać łubin. I myślę, że to będzie wystarczająco. Obstał, już będę wam nagrywał, żeby też jakoś tej wiosny długo nie było. Wiadomo, też będę miał zaraz obkaszanie żyta w maju pod sierp kukurydzy. Więc ta wiosna tak się troszeczkę wydłuży, tak powiem. No ale to zrobić. A wiadomo, później to tylko będzie lipiec, sierpień i będą żniwa, będzie wszystko woda właśnie taka polowa. A wiadomo, że na żniwa też nowy nabytek będzie, czyli kombajn. Bo jeśli sprzedałem w przednim odcinku kombajn, to tym rzeczą jest oczywistą, że muszę kupić ten kombajn, bo nie będę brał usług. Bo w tym roku już nie będę sobie sprzedawał, zostawiam wszystko dla siebie z tego areału, który będę miał. Myślę, że też sporo powinno być, chociaż mogę się też mylić tej słomy. Ale wiecie, w razie czego to i tak lepiej mi dokupić słomę niż siano kiszonkę, czy siano przede wszystkim. Więc też jeszcze nie muszę martwić. Więc no, będzie ciekawi. Bo ogólnie na razie mam trzy pola będę miał słomy. Wiadomo, tutaj sprzężyta, żyta. I owsa będę miał pole na słomę. A reszta to jest, można powiedzieć, no, bezsłomowo, tak. Bo kukurydzy raczej nie będziemy mieli, co będziemy tu jeszcze. Pewnie chcieli na kiszonkę, na ziarno, tylko i na kiszonkę. Wszystko, o ile coś znajdę, usługę jakoś, ewentualnie. Zobaczymy, chcę na kukurydzę, może pójdę na razie w ziarnówkę w sezonie jeszcze. No to jest kwestia taka ciekawostkowa, bo kombajn, który będzie szedł, to no, na pewno też się stawki, bo nie będzie. Może fajnie mi się kupiłem, to trafi kupić. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak pójdę na ziarno, ponieważ chcę coś nowego, mogę powiedzieć. Siebie na gospodarstwie powalić tą, tak powiem, jakąś tam te jak to się nie zmianowanie, tylko pół rozmian prowadzić, bo my tylko są zboża, wiadomo, z owiec, jęczmień i pszenica była, w tym sezonie jest pszenżyto, żyto i owiec, więc no tutaj trzeba jakiś tam pół rozmian zmienić, bo to same zboża też nie pasują, kukurydza musi być, ewentualnie coś innego, no ale wiadomo, jeszcze jest teraz łubin. A takie duże pole łubinu troszeczkę słabo. Bo ogólnie nawet łubin nie wiem czy mógłbym, szczerze mówiąc, łubin zasiać na maju. Mógłbym łubin zasiać. Ale nie widzi mi się. Naprawdę nie widzi mi się siać takiej ilości łubinu, bo to jednak by trochę przy dużo było. No tego łubinu też by było za dużo, ale za dużo byśmy zarobić mieli. Z jednej strony, no wiadomo, bardzo dobrze, tak? Ale jednak pole po części sprzedać kiszonki, jeśli bym miał na dniach. Niż mam właśnie jak to powiedzieć, sprawiać taką ilość soi tam łubinu. Nie mówię, no wiecie, to wszystko jest zależne od mojego dzierżawcy, który tam to wymyśli. Na razie jestem gadany na właśnie tylko wyłącznie taką kukurydzę na ziarnówkę. Ewentualnie jeśli nie będzie udana, no to będę mógł kukurydzę na kieszonkę. Tam się boję też, że duży
Więc duży areał, w tej kieszonki będzie dużo. A moje bydło też aż tak dużo nie je w mojej krowie, bo ogólnie te emery mniekarnie byków, po pierwsze, no są za małe, a ogólnie też to jest bez taki zbytny przepalanie paliwa, można powiedzieć. Lepiej, nie wiem, kupić jakieś inne dodatki dla byków i to samo wyjdzie. Ogólnie, tak już zmieniając temat, napiszcie, możecie mi napisać w komentarzu, co myślicie o Miles Plus tutaj na tą serię, bo jestem bardzo ciekaw waszej świadomości, no jak powiedzieć, waszej wiedzy pod tym względem. Też by to fajnie wyglądało, ten Miles Plus by to dał. Bo byśmy mieli wysłodki, byśmy mieli moglibyśmy mieć sobie sianą korzonką byki, nie tylko samym sianem, czyli mogli trochę więcej mieć siano, kieszonki robić. No i te kieszonki naprawdę by więcej szło niż tego samego siana, tak? Więc proszę, napiszcie mi w komentarzu, czy dodawać to. Wiadomo, pewnie tam wydajność tego mleka też pewnie mi z początku zleci. No ale mam nadzieję, że jakoś tam nie da stycznie. Ale chciałem się pobawić z tym. Ewentualnie muszę sobie odpalić w niedzielę, będę sobie tak miał wolniejszy dzień, odpalić sobie kompa i sprawdzić sobie to na jakimś save'ie innym, by to wyglądało. No, chciałem coś innego, coś bardziej realistycznego, jak to mogę powiedzieć. No, jestem ciekaw, jak wyschodki by działały na byki, na krowy mleczne, bo w życiu realnym jako na moim odczucie są bardzo dobre, bo ja sam daję, bo nie mam już kukurydzy, słodki daję, tylko wiadomo, nie takie te ciężarówki, tylko takie wyłokowane, ale widzę, że kukurydzy nie mam i no dają mi tak samo faktycznie, na ciut lepiej niż na kukurydzy, które już nie mam. A jak będę kukurydzę miał w tym roku i będę miał słodki, to w ogóle myślę, że to wydajność w ogóle jeszcze podskoczy dość mocno u mnie na gospodarstwie realnym. To jak samo bym chciał sprawdzić. Muszę sobie tak chyba odpalić sobie prywatnie, zobaczyć jak to by wyglądało. Dobra, jedna łączka opuszczona. Wyłączamy, spadamy. Musimy złożyć, oczywiście musimy złożyć ją z zewnątrz. Czy z zewnątrz? W środku? Dobra. Lecimy, bo musimy tylko przejechać przez ten. Jeszcze też jestem teraz baran, bo powiem szczerze, że nie muszę spadać się, mogę jechać z drugiej strony. I bez żadnych problemów mógłbym sobie tu obkłosić, dobra, przejechać, bo wiem, że taki teraz wyjazdek jest. Ogólnie też muszę kupić tą łąkę, bo mam plan tutaj ambitny do tej działki właśnie. Tylko, że muszę kupić łącznie tą dzierżawę i wykupić tamtą, właśnie tą, co będzie łupin zasiany. Bo jest ambitny plan w moim odczuciu. Od tych placu, można powiedzieć. No a na razie łąki zlikwidować tu ogólnie nie mogę. Swoje też nie będę likwidował, ponieważ boję się, że mogą mi zabrać dzierżawę z jednej strony. Więc wykup będzie dopiero w 90% na przyszły sezon tej dzierżawy. Ewentualnie jeśli uda mi się ogarnąć pieniążki, no to może jeszcze i w tym sezonie, ale to raczej jest no, po prostu mało prawdopodobne, że uda mi się taką sumę pieniędzy nazbierać, bo to jest chyba bodajże 54 tysiące, poczekajcie, zaraz zobaczymy, tak za pewności, jak sobie klikniemy. Na tą działeczkę, nie pamiętam, 70 tysięcy, no to 70 tysięcy musiałbym teraz mieć na zakup tej działki, co teraz patrząc, no w moim przypadku będzie to dość ambitny plan, żeby to zrealizować, no ale mam nadzieję, że to się po prostu uda zrobić. No jeśli dobrze pójdzie, no się teraz dodaliśmy, wybiliśmy w pewnym sensie już troszeczkę pieniędzy. Praktycznie wydaliśmy na w ciągu dwóch odcinków prawie 100 tysięcy, czy 100 tysięcy nawet. Nie, 101 tysięcy chyba, plus... Czekajcie, co pierniczę.
ponad 110 tysięcy chyba. 66 tysięcy ciągnik plus pług 75 tysięcy wyszedł, plus teraz 45 tysięcy. 120 tysięcy wydaliśmy w ciągu dwóch odcinków. Wiadomo, nie miałbym tych pieniędzy bez sprzedaży kombajnu i 30, wiadomo, ale wiata i tak miała być na biki. Wiata jest kupiona za swoje, postawiona za swoje. Ciągnik jest ze sprzedaży 30 i kombajnu z dołożeniem też swoich pieniędzy. Więc tutaj patrząc, myślę, że tu nie tak źle będzie wyciągnąć. Myślę, że na przyszły sezon 70 tysięcy. Myślę, że będę w stanie, bo jeśli dobry prąd będzie z żyta, sprzężyta, owsa i wiadomo, kukurydzy, myślę, że jestem w stanie to kupić za gotówkę, wykupić tą nierzawę. A ta kosztowała bodajże, kosztuje, przepraszam, nie kosztowała, tylko kosztuje 54 tysiące, czyli musimy mieć ile? 125? 6 tysięcy, coś w tym stylu. No, sporawo. Nie ukrywam, że sporawo, ale myślę, że coś jeszcze też po żniwach, tych obecnych, jeśli będziemy mieli pieniążki jakieś tam po kupnie kombajnu, ewentualnie później, jeśli wezmę kredyt oczywiście na kombajn, bo zarobię na pewno za gotówki na takie gotówki na kombajn. Jeśli po spacie będę miał wystarczające pieniędzy, żeby kupić jeszcze jakiś tam landu, nie wiem, 20 tysięcy, podejrzewam. Zobaczcie, nie będę się zastanawiał, tylko będę jeszcze to kupił pola, ewentualnie dwa. Wiadomo, jeszcze jest sezon, jest zima, jest wiosna. Możliwość do kupna pola, jeśli w ogóle ktoś będzie chciał mi sprzedać, no to myślę, że patrząc na całokształt, to raczej będę w stanie wykupić te dwie dzierżawy. Też teraz nie, tej nie mogę wykupić. To wziąłem. A te pole będę go wykupić. Tą łąkę i będę mógł sobie robić nie, pole. Właściwie trochę nie irytowało to, że cały czas poszedł praktycznie na zmiany. Raz tą, te łąki, raz tamte łąki. Tamtą łąkę, przepraszam. I chciałem to zrobić, bo to ta panowa fajnie oddaje, nie powiem. Ale chciałbym, powiem szczerze, na lucekę tu zasiać. Sprawdzić pełną cenę, jakby to wyglądało. Tylko nie wiem, jak to paszowozie by to wyglądało, czy mógłbym w paszowo zdawać lucekę. Ale nawet gdyby to do sprzedania lucekę, bo na pewno kombajn, który przyjdzie, to trochę będzie już nawet tak do wkładzenia, ale myślę, że jeśli to byśmy nawet później przesiali coś na jednolitej uprawie, później, 2-3 sezony, to jest zboże i później zasieli lucerkę, też by było fajnie. Dlatego chcę teraz zrobić jak największy zapas, bo wiadomo, będę chciał zrobić na tej zasadzie, że gdzieś na okresie jesienno-wiosennym gdzieś tam właśnie te orki będą, tej łąki ewentualnie po wykupie, bo teraz mówię, nie mogę, bo dzierżawca nie chce dać tego przeorać. No nie dziwię mu się, bo wtedy miałby tam 10% by było mniej, nie, 4% by miał mógł mniej obrabiać. Teoretycznie tak wiadomo, że porozdawał dzierżawy gdzie indziej. Bo ja też mam większość teraz samych dzierżaw swoich, tylko kupiłem jedną działkę. Tak, jedną działkę tylko kupiłem właśnie od początku serii, ale wiadomo, teraz bardziej cisnąłem dzierżawy. Ogólnie dzierżaw ile mam? Posiadam w tym momencie 3 dzierżawy. Myślę, że nie jest to też jakoś zabójczo duża liczba. Ilość, o, nie liczba, tylko ilość. Więc myślę, że już teraz w tym momencie nie dobieram, dopóki nie zacznę czegoś wykupywać. O. Myśmy byli fair, żebyśmy też nie dobierali nie wiadomo ile hektarów. Chociaż w życiu realnym, patrząc no, racjonalnie, no, to niektórzy mają 10 hektarów, a dzierżaw mają nawet 200 hektarów. Więc wszystko patrząc racjonalnie, tak? Dobra, widzę, że muszę cofnąć, bo nie docinami. Jak trzeba, dobra, cyk, teraz przód. Ale wiecie, no nie chcę też robić, że będę same dzierżawy, bo za szybko by się to wszystko rozwinęło. Tak mówię, stosunkowo
53 odcinek. W ciągu tych 53 odcinków kupiliśmy dwa ciągniki za swoje pieniądze. Kupiliśmy jedno pole. To są osoba nie zwróciło. Dobra. Więc maszyny. Czy kupiliśmy jakieś maszyny do tego? No Pocket Case'a kupiliśmy tylko i wyłącznie. Kupiliśmy prasę za 40 tysięcy blisko. To jest po jedno. To też mi to strzał dało konkretny. Ja musiałem tą gotówkę uzbierać. Dlatego tych pieniędzy, no patrzeć, no nie było. No tego 60-ka, no 60-ki coś kupiliśmy poza tym. A, tę żóweczkę kupiliśmy. I chyba raczej więcej, a żmijkę, no a żmijki to też by to nie ma co liczyć, bo tam chyba 2500 czy 3000 czy 3000, nie pamiętam, faktu przy sobie nie noszę, więc no, nie mam co patrzeć na to, jak to dokładnie kosztowało. A tak patrząc racjonalnie, no to jeszcze nie kupiliśmy, tak? Kupiliśmy dopiero Kajsa teraz z Pugiem, który naprawdę zrobił rewelacyjną robotę dla mnie, bo mimo teraz to oraz wszystko dwójką Pugiem, żebyście tego odcinka jeszcze do tej pory pewnie nie mieli. A tak mamy mniej więcej już ogarnięte. Na część ora widzieliście nawet już uprawione już po 6,5 minut właśnie tutaj. Bo już mówiłem, choć się obsa sobie zrobię, uprawię i zasieję sobie owiec poza odcinkiem. Tylko jeszcze łubin zostaje do zasiania i myślę, że to będzie wszystko. Moim zdaniem będzie wszystko. No tak, żeby to po prostu jakoś miało ręce i nogi, tak? Jeszcze już poza odcinkiem tylko dokończyć teraz korzenie pomiędzy nagraniami, dokosić tą trawę, co będzie też nie lada wyczynem, pewnie, żeby to dokończyć, bo pewnie będę chciał teraz to jeszcze na odcinku przewrócić. Zasiadł sobie ten i tą swoje, tam łubin, jak go tak zwał, można powiedzieć. I później pograbić. Pograbić i oczywiście to spasować. A co będzie? Na pewno będzie przewracanie. I co będzie jeszcze? Pewno pasowanie. Grabienie pewnie zrobię poza nagrywaniami, żeby też nie mieli tego, powiem tak, na to kusiano kosów. Szczególnie też patrząc, to jakoś ta wiosna też nie jest jakoś wybitnie intensywna, no bo patrząc, to mamy tak, odcinek z opysków, później odcinek, z czego mieliśmy odcinek jeszcze jeden, stale żomania, postawienie wiaty, kupna Kejsa wraz ze sprzedażą 30 z kombajnem, teraz macie trawy, cięcie traw, będziecie mieli przewracanie, sianie, pasowanie, 7 odcinków, to myślę, że z wiosną tak by było sam raz. A jeszcze będą dwa, co najmniej dwa odcinki prawdopodobnie to trochę będziecie mieli, jednak mieli z wiosną, myślałem, że to jeszcze kiedyś będzie dodać, jednak się pomyliłem, bo jeszcze przecież w maju będziemy mieli żyto na kiszonkę. To będzie do odcinków. Na to zrobimy sobie tylko pasowanie, ewentualnie poza odcinkiem ze pograbie. No, będziemy myśleć, tak, bo to na pewno będzie na weekend, trzeba nagrabić, jest środa. Już powinienem nagrywać na weekend odcinki, ale że jeszcze muszę The Walking Dead nagrać, to raczej mi to nie wyjdzie, ale już czyli The Walking Dead, prawdopodobnie był nagrany. Nagrywam jeszcze przed. Nie wiem, w całości, więc The Walking Dead już szedł. Tylko sam farming zostaje do nagrywania teraz. Wiadomo, teraz też nie ma co tak mocno cisnąć. Teraz się trochę zwolnigować z tym nagrywaniem. Bo teraz jest wiadomo, sezon. Już się sezon rozpoczął, to jest wiadomo. Nie każdy ma czas, żeby się chcieć pooglądać. Ewentualnie to może to niedzielę. No to się mówi, ma czas człowiek posiedzieć, pooglądać. No ja też tak zbytnio nie mam, tylko mogę sobie na razie, tak powiem, mam czas, żeby ponagrywać. O, że tak typowo pasów polowych nie mam.
Hardscrollowych nie mam, ale u siebie w realu. Ale jednak przy tym bydle trochę roboty jest. Raz troszeczkę drzewa na zimę już wyrobiłuję. Mimo tych wszystkich obostrzeń, tak wszystkiego. Próbuję teraz ugotować trochę drzewa na zimę, żeby już mieć lekki zapas. Podejrzewam, że jeszcze pewnie tylko rok będzie możliwość palenia piecem na drzewo. Więc pewnie trzeba mieć jak się przyjrzeć pewnie na pelet już. Niestety. Takie uroki zajebistej Unii. Znają kasę, teraz wszystko wyciągają. Ale co jeszcze lepsze. Wczoraj sobie weszłem na stronkę. Czy w dniu nagrywania. Weszłem sobie na stronkę z powiem sieciami światłowodowymi i tak dalej. No i sprawdziłem swoją miejscowość. No i w 27 roku będę miał podpięty światło. Do 27 roku będę miał podpięty światło. Do końca 27 roku. O! Będę miał podpięty światłowód. Więc jeszcze 3 lata muszę powiedzieć się. W najlepszym wypadku 3 lata będę miał światłowód. Zajebiście. Dlatego często nas człowiek nie wiem, czy będzie kurwa jeszcze żył. Tak prawdę mówiąc, ale światłowód będzie. I to już będzie chociaż plus. Tak powiem. Jeśli światłowód zabił. Tak, nie zabił na razie. Jest tak tragicznie. Wiadomo, tych live'ów też nie mam jakoś tam mocno, nie mogę robić, bo jakoś nie mogę obgarnąć, bo wiadomo, mobilny internet to jest co innego, ale też muszę jakoś przepalić ten live późno, bo mówiłem, że te live'y będą, a tych live'ów kurwa nie ma i nie ma, miał być w styczniu był, miał być raz w miesiącu, teraz w lutym nie było, w marcu nie było, jest kwiecień, o kwietnia, a tych live'ów kurwa nie ma. Jest bida. Nie będę przedłużał już odcinka, bo jeszcze jeden odcinek, żeby nagrać. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek by się podobał, to ciepkę, wygodę komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Cześć.